Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna z modnych i lubianych ryb akwariowych, pielęgniczka trójpręga, Apistogramma trifasciata. To jest kolejna z najbardziej eleganckich karlowatych pielęgnic z niewielkimi rozmiarami, spokojną podstawą i pięknym ubarwieniem, co sprawia, że jest bardzo popularnym gatunkiem wśród akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Pielęgniczki trójpręgę pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują wolno płynące odcinki rzek z gęstą roślinnością i piaszczystym podłożem. Guaporte, Paragwa i Parana, ich dopływy, okoliczne jeziora i tereny zalewowe w południowej Brazylii i Paragwaju. Preferują obszary z gęstą roślinnością, korzeniami, zatopionymi fragmentami drzew, piaszczystym podłożem pokrytą grubą warstwą opadłych liści. Pomimo niewielkich rozmiarów, pielęgniczki trójpręgę są rybkami terytorialnymi. Zajmując niewielki obszar, zazdrośnie bronią go przed innymi przedstawicielami własnego gatunku. Po raz pierwszy gatunek opisali Elegma i Kennedy w 1903 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem, ponieważ pielęgniczki trójpręgę są bardzo wrażliwe na stężenie azotanów i nitratów, zanieczyszczenie i wahania parametrów wody. Wysoka jakość wody ma zasadnicze znaczenie dla dobrostanu pielęgniczek. Pielęgniczki trójpręgę należą do rodziny pielęgniecowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach lub w haremach w proporcji na jednego samca 3-4 samiczki. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 50 litrów, a w przypadku większej grupy od 100 litrów. Samce dorastają do 5-6 cm, samiczki do 4-5 cm, płodność osiągają w wieku 80 miesięcy, żyją do 2-3 lat. Pielęgniczki trójpręgę należą do karlowatych pielęgnic. Mają srebrzysto-niebieskie, owalne, lekko wzbecone, boczne spłaszczone ciało. Swoją nazwę zawdzięczają trzem ciemnym pręgom ciągnącym się przez ciało. Pierwsza pręga w postaci czarnych kropek ciągnie się u nasady pletwy grzbietowej. Druga biegnie od otworu gębowego przez oko do nasady ogona. A trzecia biegnie od pletwy piersiowej do pierwszego promienia pletwy odbytowej. Ubarwienie nieznacznie zmienia się w zależności od regionu pochodzenia. Właśnie dlatego w profesjonalnych sklepach zoologicznych do nazwy dodają indeks wskazujący dokładną lokalizację w przyrodzie, np. A205 lub A206, co oznacza, że rybki pochodzą z systemu rzecznego Guaporte w pobliżu granicy z Argentyną. Rozróżnienie płci jest łatwe. Samce są większe, jaskrawie ubarwione, głowa i górna część ciała do drugiej pręgi, świetliście błękitne. Pierwsze promienie pletwy grzbietowej zaostrzone i wydłużone. Pletwa grzbietowa niebieska i obrzeżona na czerwono. Pozostałe pletwy błękitne. Pletwy brzuszne wydłużone. Pletwy grzbietowa i odbytowa wydłużone i zaostrzone. Samiczki natomiast są mniejsze, niepozornie ubarwione. Dolna część ciała od drugiej pręgi srebrzysto-biała. Pletwy grzbietowa odbytowa krótsze i zaokrąglone. Pielęgniczki trójpręgę preferują akwaria z gęstą roślinnością, korzeniami, licznymi kryjówkami i z piaszczystym podłożem. Tylna i boczna części akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością. Natomiast w przedniej części powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie, małe ceramiczne doniczki, rurki PCV, groty z łagodnymi krawędziami, ponieważ rybki lubią wciskać się w różne szczeliny, gdzie odpoczywają. Z
Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 10-15%. Parametry wody dość ważne i muszą być stabilne. Optymalne parametry wody. Temperatura 20-26. pH od 6,5-7. GH od 2-10. W naturalnym środowisku pielęgniczki trójpręgę odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem i glonami. Karmić rybek można żywą drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Rybek można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami, ale lepiej trzymać się pokarmów żywych lub mrożonych. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Pielęgniczki trójpręgę nadają się do akwarium towarzyskiego, chociaż w okresie rozrodczym, jak i inne pielęgnice, są bardzo terytorialne. Można ich trzymać wraz z rybkami o podobnych wymaganiach parametrów wody. Nie poleca się ich trzymać wraz z agresywnymi i większymi rybkami, pielonkami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie pielęgniczek trójpręgich nie jest łatwe ze względu na parametry wody, które dość ważne i muszą być stabilne. Poza tym z rozmnażaniem pielęgniczek trójpręgich nie powinno być problemu. Pary sztuczne dobrane przez akwarystę nie zawsze odnoszą sukces z rozmnażaniem. Właśnie dlatego lepiej kupić niewielką grupę i dać rybom możliwość tworzenia sobie towarzystwa. Pielęgniczki trójpręgę zdolne do tarła w ogólnym akwarium, pod warunkiem, że parametry wody odpowiednie. Lepszy efekt uzyskamy, rozmnażając w oddzielnym zbiorniku. Rozmnażamy w haremie składającym się z jednego samca i 2-3 samiczek. Samiec po kolei odbywa tarło z każdą samicą. Następnie każda z nich oddzielnie opiekuje się własnym narybkiem. Zbiornik tarliskowy powinien być powyżej 70 litrów. Przed planowanym tarłem rodziców przez 2 tygodnie obficie karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samec robi się jaskrawszy, a samiczki nabierają ikry i stanowią się wyraźnie grubsze. Warto zaznaczyć, że młode pary mogą zjadać złożoną ikrę. Do zbiornika tarliskowego wsypujemy piasek lub drobny żwirek. Wkładamy małe ceramiczne doniczki, przewrócone na bok lub do góry nogami. Lupiny z orzecha kokosowego, korzenie. Wkładamy filtr napędzany powietrzem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasysa na rybku. Bodźcem do tarła służy podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Parametry wody dość ważne i muszą być stabilne. Optymalne parametry wody. Temperatura 25-28, pH od 6,3-6,7, GH od 1-5. Wyższej twardości wody, nawet jeśli ikra zostanie złożona, często dochodzi do jej pleśnienia. Podczas tarła samice składa do 100 jaj. Po tarle, jeśli tarło odbyło się w oddzielnym zbiorniku, przenosimy samca do innego akwarium, ponieważ samiczki stają się bardzo agresywne, broniąc na rybek i mogą wyrządzić krzywdę. Wylęk następuje po 2-3 dniach, a na rybek zaczyna pływać po 3-4 dniach. Na rybek duży. Pokarm startowy artemia. Karmić trzeba często, około 5-6 razy dziennie. Na rybek rośnie wolno. Pod koniec drugiego miesiąca osiągają ledwie 2 cm. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.